Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w środę. Dziś mamy trzeci dzień stycznia. Zapraszam Państwa na informacje. We wtorkowy poranek na terenie powiatu wałbrzyskiego przeprowadzana była akcja Trzeźwy Poranek. We wtorkowy poranek na drogach powiatu wałbrzyskiego prowadzona była akcja Trzeźwy Poranek. Nie da się ukryć, zawsze po większych, powiedzmy, imprezach wałbrzyscy policjanci prowadzą działania wzmożone pod kryptonimem Trzeźwy Poranek. Wielu Wałbrzyszan jadących dzisiaj do pracy mogło się troszeczkę zdziwić, ponieważ załapali się, jak to można powiedzieć, na kontrolę policyjną. Policjanci zbadali prawie 2700 kierowców i na tą liczbę 5 osób, które ujawniliśmy, z tego dwie po użyciu alkoholu, a jedna po spożyciu alkoholu, naprawdę jest moim zdaniem bardzo dużym sukcesem wałbrzyskich kierowców. Dlatego serdecznie gratulujemy rozsądku i oby tak dalej. Na 2700 przebadanych kierowców tylko 5 było takich problematycznych. A proszę powiedzieć, to rzeczywiście jest niezły sukces, ale chciałabym zapytać panią o narkotyki, bo też policjanci badają. Tak, w naszym przypadku te 5 to i tak uważam, że jest to za dużo, i tak jak wcześniej mówiłam, uważam, że jest to sukces wałbrzyskich kierowców. Jeżeli chodzi o narkotyki, tutaj również sukces wałbrzyskich kierujących. Nie odnotowano żadnej osoby, która jechałaby pod wpływem środków odurzających. Akcja Trzeźwy Poranek trwała do godziny 10. Patrole drogówki można było spotkać m.in. na ulicy Wrocławskiej w okolicach Palmiarni. We wtorek jedna z mieszkanek Starych Bogaczowic powiadomiła Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu o znalezieniu dwóch niewybuchów, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejsce udali się funkcjonariusze nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy potwierdzili znalezisko. Miejsce zostało zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji oraz strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach. Poinformowana została jednostka w Głogowie, która dzisiaj rano zabrała pociski na poligon, gdzie zostaną zlikwidowane. W jednym z remontowanych domów w dzielnicy Sobięcin natrafiono na skrytkę znajdującą się w stropie. W środku znaleziono materiały i wydawnictwa Solidarności z lat 80. ubiegłego wieku. Anonimowy znalazca przekazał te skarby do biblioteki pod Atlantami. Jeden z mieszkańców Sobięcina podczas remontu, można by było powiedzieć, że prawie mu to spadło na głowę, ponieważ skrytka znajdowała się w podłodze strychu, więc właściwie w suficie pokoju. Okazało się, że to jest kilka paczek bardzo dobrze zachowanych dokumentów. Właśnie to, że to nie była piwnica, tylko miejsce takie przewiewne, więc te kruche materiały zachowały się w takim stanie, że wzbudzają zachwyt osób, które mają do czynienia z takimi dokumentami z lat 80., których wbrew pozorom jest niewiele. Niewiele zachowanych i to jeszcze, tak jak mówię, w dobrym stanie. Nowy gospodarz domu zastanawiał się w pierwszym momencie, co z tym zrobić. Na szczęście jest osobą, której się zapaliła lampka, że to może być coś wartościowego, ale nie tyle od strony materialnej, co bardziej od strony historycznej, od strony takiej dokumentacji życia Wałbrzycha w latach 80. W związku z tym zaczął poszukiwać możliwości, co z tym dalej zrobić.
Mówię cały czas ta osoba, ponieważ jest to człowiek, który chce być anonimowy. Mówi, że po prostu nie zależy mu na rozgłosie. Wręcz przeciwnie, zależy mu na tym, żeby jedyne, co mogło dostać rozgłos, to właśnie te materiały. Zgłosi się ten człowiek do osoby, która kiedyś, pisząc o historii Wałbrzycha, wspomniała o historii jego domu, w którym teraz mieszka, ponieważ jest to dom też, można powiedzieć, jak z taką przeszłością przedwojenną, ale też i powojenną, z bardzo ciekawą tą historią. Więc siłą rzeczy najpierw do tej osoby się zwrócił. Wspólnymi siłami pomyśleli, że dobrym miejscem na zarchiwizowanie tych dokumentów będzie biblioteka. Jednocześnie też pomyśleli o tym, że też my mamy takie odpowiednie umiejętności do tego, żeby te dokumenty zarchiwizować i przygotować do udostępnienia innym, ponieważ też takim... To są przede wszystkim materiały z tak zwanego drugiego obiegu, czyli to, co było drukowane w podziemiu, bardzo często w takiej właśnie formie nadającej się do przewiezienia gdzieś w skrytkach, do takiego przemytu. Także to są nazwiska znane, na przykład Czapski, Wells czy też Gombrowicz, Sołżenicyn, Ścibor Rylski, ale także też nasi twórcy polscy, na przykład Jan Polkowski, który pisał w latach 80. swoją poezję. Także tego jest najwięcej, ponieważ właśnie osoba, która mieszkała wcześniej w tym domu, to Jacek Rydecki, który właśnie prowadził taką podziemną drukarnię do momentu aresztowania, a później to przejął jego brat. Z takich bardzo wartościowych tutaj rzeczy to jest właściwie, można powiedzieć, pełna paczka przygotowana do przewiezienia kalendarzyków Solidarności na 84 rok, oczywiście przygotowana w podziemiu, także też z tą stylistyką, jeśli chodzi o grafikę. I w związku z tym też, znaczy tą grafikę też przygotował brat pana Jacka Rydeckiego, który później zastąpił go po jego internowaniu i też dostał nawet na jednym z grypsów bardzo szczegółowe instrukcje, jak prowadzić taką właśnie podziemną drukarnię. Ten gryps akurat nam udostępniono z tego względu, że nie zawiera treści prywatnych. Było ich więcej w tej paczce, natomiast one już odnosiły się do takich spraw rodzinnych, bardzo osobistych. W związku z tym zatrzymano je dla rodziny. Natomiast do naszych zbiorów trafił gryps razem z tłumaczeniem, też właśnie pisany na bibułkach papierosowych, przekazany z miejsca internowania pana Jacka. Nawet tu jest też formuła, jak wykonać jeden z ważnych elementów potrzebnych do drukowania. Są tu adresy, gdzie się należy zgłosić w Warszawie po odpowiednie materiały do tego, żeby właśnie drukować te materiały. Jedne z chyba najbardziej cennych rzeczy, którą tutaj dostaliśmy, to jest cegiełka Solidarności. Ta cegiełka jest przygotowana metodą sitodruku, także na pewno trzeba będzie ją bardzo dobrze zabezpieczyć przed wpływem promieni słonecznych, ponieważ jest to, tak jak mówię, oryginalna, wykonana w latach 80. z trochę, może by się wydawało, toporną ramką, ale no jest to w tej chwili rarytas. Przeogromny rarytas, a do tego jeszcze mamy matrycę, czyli na kalce mamy po prostu gotowe też z tej właśnie cegiełki matryce, z których jak gdyby można się byłoby też porwać na to, żeby wykonać taką cegiełkę współcześnie. Wiadomo, że teraz są inne materiały, inne
też odczynniki, więc prawdopodobnie to byłoby troszeczkę w innej jakości. Ale tak jak mówię, jest to gotowe i można z tego korzystać. A sama cegiełka, nie wiem, ile takich egzemplarzy w ogóle w Polsce się zachowało, czy nie jest unikatem. Także jest to najbardziej cenna rzecz, nad którą się też musimy zastanowić, w jaki sposób też zabezpieczyć, a jednocześnie też później udostępnić użytkownikom. Z innych takich ciekawostek są także znaczki, które funkcjonowały w czasie stanu wojennego. To są też oczywiście, tak jak tutaj, też matryce tych znaczków. Tych akurat, które my mamy, nie ma w kolekcji, która się znajduje na Starej Kopalni. Także to już wiemy, ponieważ też już panowie, którzy przygotowywali tą wystawę, oglądali i stwierdzili, że właśnie takich właśnie jak my mamy, to tam nie ma. Także na pewno tych znaczków jest bardzo wiele, ponieważ miejsc internowania w latach 80. było też bardzo dużo. W związku z tym każdy taki ośrodek miał swoje znaczki, które produkował. W związku z tym, tak jak mówię, one się różnią między sobą, jest ich duża różnorodność. My mamy część właśnie tego, co robił pan Jacek Rydecki ze swoim bratem. Co jeszcze? Jest dużo takich druków ulotnych, jakichś związanych właśnie też z internowaniem, czy z innymi właśnie wydarzeniami. Mamy też na przykład śpiewnik od takiego początku, czyli ręcznie przepisane wszystkie pieśni. Potem jest wersja przepisana przez kalkę, na końcu wersja już wydrukowana na powielaczu. Z takich jeszcze też ciekawych rzeczy to są właśnie to, co już też mówiłam przy śpiewniku, rzeczy przepisywane przez kalkę. Czyli to jest na pewno coś, co też będzie wymagało z naszej strony dużej uważności i zabezpieczenia, ponieważ z czasem to będzie wszystko bardzo płowiało. Będzie płowiało, ponieważ sama kalka nie jest trwała, a tym bardziej coś takiego na takim kruchym papierze, na którym jest to przepisane. Są oryginały, jest tak jak mówię, to co jest przepisane przez kalkę. Na pewno dla młodego pokolenia są to techniki zupełnie z innej epoki. W momencie, kiedy mamy komputery i stosujemy zasadę kopiuj-wklej, już sam fakt, że ludzie sobie zadawali tyle trudu, żeby przekazać pewne informacje, wydrukować, myślę, że to jest już dużą ciekawostką. Natomiast na pewno te wszystkie dokumenty, te wszystkie materiały mają w sobie przeogromną wartość historyczną. Wartość, którą trudno nawet w tej chwili ocenić, a na pewno trzeba to wszystko dobrze zabezpieczyć, dobrze przygotować. Prawdopodobnie będziemy to digitalizować po to, żeby był jak najmniejszy kontakt z człowiekiem, tak? Niestety szkodzimy po prostu takim rzeczom i w związku z tym też trzeba będzie to w odpowiedni sposób też przygotować do udostępnienia dla użytkowników. I też, tak jak mówiłam, promienie słoneczne, światło, też mimo wszystko to szkodzi, tak? To też szkodzi, w związku z tym będziemy mieć teraz ten rok na to, żeby to wszystko odpowiednio przygotować do tego, żeby stworzyć, jeszcze nie wiemy, czy osobną kolekcję, czy archiwum społeczne przy bibliotece. Cały czas się nad tym zastanawiamy. Pan Jacek Rydecki ma przyjechać w czerwcu do Polski, ponieważ mieszka w tej chwili w Anglii, więc mamy taką nadzieję, że się spotka z nami i po pierwsze powie nam też troszeczkę, jakby on widział losy tego wszystkiego, co zostało odnalezione. Na pewno będziemy też to uwzględniać, a z drugiej strony też liczymy na takie uzupełnienie historii, ponieważ wiemy, że w latach 80. powstała ta skrytka, te materiały zostały zabezpieczone, a w 2017 zostały odkryte.
A co było pomiędzy? Kto był właścicielem domu? Kto mieszkał? Czy mieszkała rodzina? Jeżeli mieszkała rodzina, czy dalsza na przykład, czy wiedziała o tej skrytce, czy tylko, nie wiem, 2-3 osoby? Po prostu tego wszystkiego jeszcze nie wiemy. Dlatego liczymy na to, że też może to nam uzupełni właśnie taką historię tych materiałów, bo myślę, że też będzie warto ją spisać i utrwalić też dla takiej wartości historycznej, żeby też było wiadomo skąd i dlaczego to wszystko się w tym miejscu wzięło i dlaczego akurat tak to wszystko przebiegało. Czy takich skrytek w Wałbrzychu jest jeszcze więcej, czy w ogóle w Polsce, trudno jest powiedzieć, bo no, to były takie czasy, że faktycznie no, czasami tylko 2-3 osoby wiedziały o pewnych rzeczach. To raz, a dwa, że no, niewiele chyba jest takich osób jak obecny właściciel tego domu na Sobięcinie, którym się gdzieś zapala lampka i mają takie pomyślenie, że to może być coś wartościowego, to może być coś, co warto zachować dla przyszłych pokoleń. To jest coś, co już później się nie odtworzy. Coś, co jak jeżeli utracimy, to po prostu nam zniknie razem z naszą historią. W sobotę 6 grudnia tradycyjnie ulicami Wałbrzycha przejdzie Orszak Trzech Króli, aby swoją wędrówkę zakończyć w amfiteatrze na Placu Teatralnym, gdzie odbędą się tradycyjne jasełka. Barwny korowód Trzech Króli wyruszy w samo południe spod kościoła pod wezwaniem Aniołów Stróżów przy ulicy Moniuszki i przejdzie przez rynek, ulicę Gdańską, przez Plac Magistracki, następnie ulicą Słowackiego i Lewartowskiego dotrze do Placu Teatralnego. Tu odbędą się uroczystości związane ze Świętem Trzech Króli, czyli tradycyjne jasełka i wspólne kolędowanie. Oddaję Tobie pokłon w imieniu krajów całej Europy. Przyjmij, proszę, kadzidło naszych modlitw. Uznajemy w Tobie Pana naszego, Matko naszego Króla, zawierzamy całą Europę Tobie. Królu, Ty jesteś światłem, które oświeca nasze serca i otwiera... W organizacji Wałbrzyskiego Orszaku uczestniczą środowiska katolickie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Akwazdroju, Straży Miejskiej oraz uczniowie wałbrzyskich szkół. W tym roku Orszak przejdzie ulicami Wałbrzycha już po raz 6. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Teledziennika. Tuż po nim zapraszam Państwa na powtórkę reportażu dotyczącego problemu działającego zakładu w dzielnicy Gaj. Mieszkańcy narzekają na hałas, a także smród. Miały miejsce żadne poważne wypadki, ani także obrażenia ciał spowodowane nieprawidłowym używaniem fajerwerków.